Stopa bezrobocia w powiecie lubińskim jest jedną z najniższych na Dolnym Śląsku i wynosi nieco ponad 7%. Na chwilę obecną zarejestrowanych bezrobotnych jest 2600 osób. Musimy tu przyznać, że udział osób młodych do 30 roku życia zarejestrowanych jest stosunkowo wysoki w ogóle bezrobotnych, tak? Także wszelkie programy, jakie realizujemy, w szczególności kierujemy do osób młodych, do osób do 30 roku życia. Targi pracy podzielono na 3 strefy. W pierwszej można było porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami, w drugiej prowadzono doradztwo z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, natomiast w trzeciej specjaliści radzili, w jakich kierunkach warto się kształcić. Targi pracy są też możliwością dla osób, które się jeszcze uczą, aby zapoznać się, jakie są trendy na rynku pracy, w jakim kierunku podjąć dalszą naukę, w jakim kierunku się kształcić, żeby za 2-3 lata, jak wejdę na ten rynek pracy, żeby móc powiedzieć, że wykorzystałem ten czas efektywnie i nie jestem teraz bezrobotnym. Zainteresowane osoby mogły skorzystać z pomocy doradców zawodowych. Specjaliści podpowiadali, jak napisać dokumenty aplikacyjne oraz jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Targi pracy odbyły się pod patronatem starosty lubińskiego.